Cześć wszystkim. Dzisiaj powiemy sobie kilka ciekawych faktów o modelu WM900M3, czyli jednym z najpopularniejszych ciągników marki Weimar. Sercem maszyny jest 7-konny silnik o pojemności 212 cm3, który zasila zbiornik paliwa o pojemności 500 ml. Zbiornik wyposażony jest w filtr paliwa, którego zadaniem jest filtrowanie benzyny. O czystość powietrza dostającego się do silnika dba filtr powietrza, który znajduje się pod tą pokrywą. Dostać się do niego jest łatwo, wystarczy odkręcić dwie śrubki. On znajduje się właśnie pod tą osłoną, którą teraz odkręcamy. Jest on w postaci gąbki. Jest to filtr olejowy. Aby on poprawnie działał, poziom oleju powinien znajdować się pomiędzy minimum a maksimum i nie dotykać tej gąbki. Warto zaznaczyć, że silnik jest wyposażony w elektryczny rozrusznik. Aby go uruchomić, należy włączyć dźwignię ssania i pociągnąć za starter. W trosce o nasze środowisko silnik został stworzony tak, aby nie wydzielał zbyt dużej ilości szkodliwych substancji i otrzymał on certyfikat Euro 5. Układ kierowniczy został zaprojektowany tak, aby każdy mógł dostosować go do swojej wysokości i długości ramion. Można regulować go poziomo i pionowo. Pionowo o 180 stopni, poziomo o 360 stopni. Regulacji dokonuje się za pomocą tych dwóch dźwigni. Dźwignia do regulacji poziomej i dźwignia do regulacji pionowej. Na kierownicy znajduje się linka przepustnicy, która służy do regulowania obrotów na wyższe lub niższe, wyłącznik on-off oraz dźwignia sprzęgła. Pod kierownicą znajduje się również dźwignia zmiany biegów, którą możemy regulować dowolnie, dokładając kolejny element i tym sposobem wydłużając ją i regulując ją do długości swoich ramion. Mimo że jest to sprzęt do pracy w polu, został on wykonany bardzo estetycznie. Wszystkie elementy zostały starannie polakierowane i zostały dobrze ze sobą spasowane. Ciągnik można wyposażyć w ciekawe narzędzia napędzane paskiem, takie jak kosiarka rotacyjna czy pompa wodna. Aby to zrobić, należy zdjąć tutaj tą osłonę, nałożyć pasek i napiąć go tą dźwignią. Damy. No i gotowe do działania. Z prawej strony ciągnika wychodzi wałek wyjściowy, na który możemy nałożyć koło pasowe i podłączyć jeszcze większą ilość narzędzi. Posiadamy całą masę sprzętu kompatybilnego z tym ciągnikiem. Chociażby wyłożywacz do warzyw, obsypnik, puk do orki i puk śnieżny. Osprzęt na tył montowany jest za pomocą łącznika śrubowego. Jak już o orce mowa, może nam przy tym pomóc również koło metalowe. Koła metalowe zamontowane w tym modelu to najwyższe koła, które możemy założyć bez demontażu błotników.
Chętnie dobierzemy sprzęt do Waszych potrzeb. Przetestujemy go, a nawet dotrzemy silnik. Dziękujemy, że jesteście z nami. Cześć!